Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Joker. Witam Was bardzo serdecznie na vlogu z wyjazdu dotyczącego przeszczepu włosów w Stambule. Moi drodzy, w końcu się na to zdecydowałem, aby troszeczkę poprawić swój komfort wyglądu. Jak będę na miejscu, wszystko Wam pokażę i zobaczycie, o co chodzi. Pozdro! No dobra, moi drodzy, jesteśmy już na lotnisku w Stambule. Powiem Wam, że naprawdę jest to przepotężne lotnisko, bo jak wysiedliśmy z samolotu, to do miejsca, w którym odbieraliśmy bagaż, żeby przejść, minął prawie 15 minut. No i powiem Wam, że naprawdę jestem w szoku. Czekamy już tutaj na naszą taksówkę. No i co? Jedziemy do hotelu. Jutro rano będzie zabieg, ale to już prosto z kliniki, ale jeszcze widzimy się w hotelu. No dobra, jesteśmy już w hotelu. Można powiedzieć, że rozpakowani. Oczywiście poszliśmy jeszcze na, można powiedzieć, taki mały shopping. Od razu tak samo też i spróbowaliśmy właśnie tutaj tureckiego kebaba. Hotel bardzo fajny. Powiem Wam, że warunki petarda. No i co, jutro rano, godzina 7 na śniadanko, 7:40 jedziemy do kliniki. No i zaczynamy robić tam jakieś oczywiście badania wstępne, a potem przechodzimy do samego zabiegu przeszczepu włosów, więc zobaczę się z Wami pewnie już jutro rano, bezpośrednio z kliniki. Siemaneczko moi drodzy, jesteśmy właśnie w klinice Jack Strong Hair. Czekamy właśnie na zabieg, za chwileczkę będziemy mieli, jak to się mówi, w zasadzie ja będę miał robione badania, czy jest wszystko w porządku. No i potem zaczynamy sam docelowy zabieg, więc lecimy z tym. Te wszystkie miejsca muszą być przeszczepione gęsto. Mhm. Teraz na gridzie jest mało. I w tych miejscach. Ból do braku mózgu. Ale teraz gdzieś do tego miejsca będziemy mogli zrobić. A czemu tył nie? Komple o Asia. Na tym tył zależy mi bardzo, bo to jest jakby. Mówisz tutaj. Tak, no bo jakby to jest. Największy był mój taki, wiesz, defekt, nie? Bo tutaj w momencie, kiedy tam zapuściłem i tak dalej, i nawet, wiesz, jakby było, no nie wiem, napudrowane i tak dalej, co nie? No to w miarę to jakby wygląda, ale no ten tył, no był po prostu totalny placek, więc jakby też mi na tym mocno zależy, żeby jednak tam, no coś uzupełnić to, żeby to nie było całkowicie, że po prostu nie zostanie zrobione, bo wtedy, no to nie jest to, czego bym oczekiwał, nie? No dobra moi drodzy, włosy z tyłu głowy zostały już wyjęte. Teraz zaczynamy przeszczepiać właśnie te wszystkie grafty. Na początku szacowane było około tam 3,5 do 4 tysięcy, a wyszło, że mamy ich prawie tam 7 tysięcy, albo nawet ponad. Trzymajcie kciuki, odezwę się do Was później. No dobra, 11 godzin minęło, skończyliśmy. Mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający. O, 11 godzin, ale naprawdę, 7,5 tysiąca graftów weszło w tą głowę. Mam nadzieję, że efekty będą Wam się podobały. Tymczasem do usłyszenia jutro. No dobra, można powiedzieć, że już jest po wszystkim. Opatrunki założone, ja już ubrany, gotowy, aby zmierzać za chwileczkę do hotelu. Oczywiście jutro rano pojawiamy się w klinice, aby zdjąć opatrunek, przemyć wszystko. I co? I o godzinie 18 wylatujemy do Polski, czyli będziemy 18:55 polskiego czasu. Powiem Wam, że naprawdę chyba to najlepsza decyzja, jaką podjąłem w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że będę zadowolony oczywiście z rezultatów, ale będę Was cały czas na bieżąco oczywiście informował, jak to wszystko właśnie przebiega. Trzymajcie się i pozdrawiam.
Cześć moi drodzy, ja już jestem bezpośrednio po zdjęciu opatrunków, głowa została przemyta. No i co, teraz czas tylko lecieć do Polski i czekać na naprawdę fajne efekty. Jeżeli coś będzie się więcej wydarzy z włosami, będą rosnąć i tak dalej, oczywiście będę Was na bieżąco informował. Czekajcie na hot newsy oczywiście. Przeszczep, Stambuł, Jack Strong. Pozdrawiam, Joker.